przybył niejaki Said, który był tajemniczą, groźną postacią, a na jego ksywkę Ormianie mieli po prostu sikać po majtkach. Witam w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni. Dzisiaj znajdujemy się na warszawskim Stadionie Narodowym. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam to, co działo się tutaj w latach 90. i 2000., czyli porozmawiamy o słynnym Jarmarku Europa, gdzie to miejsce nie stroniło od porachunków, nielegalnej sprzedaży, przemytów i wojen gangów. Zapraszam na odcinek i poznajcie wraz ze mną, co tutaj działo się na słynnym Jarmarku Europa. Jednak zanim zaczniemy opowieść o Jarmarku Europa, muszę powiedzieć najpierw, co znajdowało się tutaj. Warto wspomnieć, że ogólnie nie było tutaj Stadionu Narodowego, ponieważ ten powstał dopiero na okoliczność Euro 2012 i znajdował się tutaj Stadion Dziesięciolecia. Po czasie odbywały się tam różnego rodzaju mecze. Był to taki stadion, gdzie mogły odbywać się różne dyscypliny olimpijskie, no ale po różnych przemianach i po prostu stwierdzeniu, że ten stadion no niezbyt jest reprezentacyjny, bo to była szara po prostu betonowa kostka, a na środku znajdował się... No. Więc władze Warszawy jakoś tak postanowiły, aby to miejsce przeznaczyć do użytku ludzi, którzy postanowili tam rozbijać się z wszelakiego rodzaju handlem. Handlowano tam pirackimi płytami, ciuchami. Przyjeżdżali tam ludzie różnych nacji. Przyjeżdżali m.in. handlarze z różnych części Polski, z Kielc, Lublina, Rzeszowa z ulicy Dołowej, o której zaraz Wam opowiem, dlaczego właśnie ludzie z takich miejsc tutaj przyjeżdżali. Byli też obcokrajowcy, Wietnamczycy i Ormianie, na których się w dzisiejszym odcinku skupimy. I właśnie tego, jakim cudem dochodziło na, wbrew pozorom, normalnej działalności, jaką jest sprzedaż różnego rodzaju tekstyliów czy rzeczy z bazarów, jakie dobrze możecie pamiętać, że odbywały się tutaj porachunki też i gangsterskie. Ale o tym za chwilę. Zanim powiem jednak o Ormianach, muszę wspomnieć, czym zajmowali się też m.in. polscy sprzedawcy. Mianowicie dochodziło na właśnie Jarmarku Europa do takich dziwnych sytuacji. Ludzie, którzy tutaj handlowali, to nie byli zwykli, najzwyklejsi handlarze, jakich spotykamy na różnego rodzaju bazarach. Handlowali tutaj absolutnie wszystkim. Filmami nawet, które miały swoją premierę za jakiś czas, a na Jarmarku Europa mogłeś kupić te filmy przedpremierowo w dobrej jakości na kasetach VHS. Warto wspomnieć, że właśnie z takich ciekawostek było to, że właśnie na Jarmarku Europa przedpremierowo pojawiła się na kasetach produkcja z głośnego filmu, najbardziej kasowego w Polsce, jakim był film Ogniem i Mieczem. To była polska superprodukcja, na którą naprawdę wyłożono masę pieniędzy i ktoś, kto zajmował się handlem właśnie
jakieś dojścia najwidoczniej w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, przegrał tę kasetę i handlowano nią tutaj po całości. Szczęście było takie, że hype na Ogniem i Mieczem był tak duży do tego stopnia, że tak ten film jakoś bardzo nie stracił w box-officie przy sprzedaży biletów. Można było również zakupić tutaj różnego rodzaju produkty alkoholopodobne. Słynną anegdotą było to, że Polacy rozrabiali jakiś dziwny typ alkoholu zabarwiany farbką, który miał zgrywać niby, że whisky możesz sobie kupić po taniości. Polacy oczywiście kupowali tego typu produkty i okazywało się, że nastąpiła pewnego rodzaju plaga, ponieważ ludzie po spożyciu tego alkoholu niestety bardzo ciężko się przechorowali i zaczęły im wypadać zęby. I ludzie zastanawiali się, co to za alkohol, skąd był przemycany. I właśnie tutaj to jest takie nawiązanie do słynnego cytatu z Pitbulla, gdzie postać Despero do Gemmy mówi, że sprzedałaś mi na stadionie alkohol farbowany farbką do włosów, który miał zgrywać niby whiskacza, bo tak się tutaj działo, że sprzedawano alkohole, że są rzekomo po taniości, a są ekskluzywne z górnej półki. A okazywało się, że był to zwykły szmelc, który groził i życiu, i zdrowiu. A za chwilę powiem wam właśnie o mafii ormiańskiej, która tutaj handlowała i działy się tutaj naprawdę niesamowicie przerażające rzeczy. Ogromnym problemem w Warszawie byli Ormianie, którzy stanowili mniejszość etniczną. Byli to ludzie głównie z Karabachu. W Karabachu oni twierdzili, Ormianie, że są, można powiedzieć, takim narodem wybranym. Że oni się pracą, to nie będą zbytnio rąk sobie brudzić, że im się wszystko należy, że oni tutaj to powinni same profity zbierać już z samej racji pochodzenia. No ale wielu Ormian zderzyło się z rzeczywistością i tworzyli tutaj takie enklawy, że mieszkali gdzieś na Starej Pradze i postanowili właśnie wejść w taki układ, że zaczęli handlować różnego rodzaju takimi produktami tekstylnymi, na przykład jakimiś, nie wiem, majtkami, biustonoszami, dywanami, no wszystko, co możecie sobie wyobrazić. No i właśnie tutaj w Warszawie przybył niejaki Said, który był tajemniczą, groźną postacią, a na jego ksywkę Ormianie mieli po prostu sikać po majtkach. Była to osoba, która w różnych legendach była przedstawiana jako taki gangster ogólnoświatowy, że miał gdzieś w Rosji miał stacjonować, miał zabić jakiegoś biznesmena. Był osobą bez skrupułów. I kiedy on po prostu usłyszał, że Ormianie tutaj w Warszawie sobie handlują, to on z Białego Stoku, gdzie mieszkał z żoną, normalnie tworzył rodzinę, żona miała nie wiedzieć, czym się mąż zajmuje, to on postanowił, że weźmie tych Ormian, zacznie ich naliczać, haraczować, będzie siał postrach. Jednak to, co Said tutaj robił w razie niesubordynacji, jest przerażające. Jednak też dlaczego Said Ormian naliczał? No raz, że byli tego samego pochodzenia co i on, a dwa, że tutaj też swoje udziały miała mafia pruszkowska, która miała tutaj też swoje jakby części, z których w zamian za miejsce do handlowania pobierali haracz. Coś jak w odcinku o Starówce, jak wam opowiadałem. Jednak powiem wam, co robił Said, kiedy ktoś nie chciał płacić, twierdził, a co mi tam będzie jakiś Said tutaj mówił, co ja mam robić, to się ciężko przeliczyli. Said nigdy osobiście tych haraczy nie ściągał. Miał od tego swoich ludzi i nawet swojego brata, na którego potem był skuteczny zamach. Said, jak mówiłem, nigdy nie pojawiał się osobiście, jednak kiedy dowiadywał się o czyjejś niesubordynacji, Ormianie przychodzili do osoby, która nie chciała płacić, wręczano jej telefon i tylko słyszeli w słuchawce "This is Said", czyli tutaj Said.
No to albo płacili, a jak nie chcieli płacić, byli porywani, a nawet dochodziło tutaj na Stadionie Narodowym, że tacy ludzie byli polewani benzyną i podpalani w razie niechcenia płacenia Saidowi. To był człowiek podobno bezwzględny. Był to człowiek, który miał Ormian w garści. W pewnym momencie policja wysłała na Jarmark Europa swoich przykrywkowców, osoby przybrane, które gdzieś tak miały patrzeć, co się na tym stadionie dzieje. W pewnym momencie, kiedy właśnie już Said zwiększył swoją działalność na stadionie dziesięciolecia, no to policjanci tracili już po prostu rachubę i słyszano o tym Saidzie, jednak po prostu był on nieosiągalny, nie mieszkał w Warszawie, sterował ludźmi z Białegostoku, był praktycznie nie do ujęcia. W pewnym momencie Saida ujęto w 2001 roku. Jednak miałem wam opowiedzieć, co stało się właśnie z tymi Ormianami. Ormianie się w pewnym momencie po prostu wkurzyli. Brat Saida tych ludzi naliczał. Ormianie się skrzyknęli jak jeden mąż i postanowili, że zlikwidują tego, kto ich straszy, kto ich nagabuje, nie pozwala im działać. I brat Saida został zastrzelony, a Saida złapano w 2001 roku. I w życiu byście nie powiedzieli, że ten człowiek mógł być aż tak groźny. Jeśli też mówić o bazarach, bo wspominałem, że przyjeżdżali tutaj rezydenci z różnych części kraju, to mogę wypowiedzieć się co nieco o reprezentantach Rzeszowa, ponieważ stamtąd pochodzę i dobrze pamiętam jeszcze ten stary bazar na ulicy Dołowej. I tak, kwitły tam różnego rodzaju nielegalne interesy. Pamiętam handel podróbkami różnych ubrań, choćby Adidasa, Nike. Mogłeś tam dostać po prostu dresy, cztery paski, piąty w gratisie i wręcz tam kwitł tego rodzaju handel. Można było tam kupić kradzione radio samochodowe. Można było tam kupić jakieś, pamiętam też, owcze skóry, właśnie podrabiane nerki, podrabiane torebki, podrabiane buty. Można było też kupić jakieś nawet militaria, jednak to wyglądało tak, że ludzie, którzy rozkładali się na tych straganach, szybko mogli je zwinąć, aby przed policją udawać, że nic się tutaj nielegalnego nie odbywa, a po drugiej stronie były przeszyte ciuchy, bo jak chciałeś kupić jakąś płytę nielegalnie czy coś, to po prostu można było szybko ten tak zwany mandżur zwinąć i nic handlarzom się nie działo. Jarmark Europa został zlikwidowany głównie przez to, że Polska została nominowana przez UEFA na współorganizację z Ukrainą Euro 2012 i zaczęły się tu już przetargi, żeby ten nielegalny dobytek i no po prostu zrobić jakąś inwestycję tutaj i zaczęto już budować właśnie Stadion Narodowy. Były różnego rodzaju kontrowersje, że handlarze musieli się przenieść pod Pałac Kultury, jednak za długo to nie potrwało i obecnie mamy tutaj spokój, mafia tutaj nie rządzi, ani Ormianie, ani Grupa Pruszkowska, ani jakieś inne oddziały rezydentury, która tutaj była. I możemy cieszyć się naszym szalonym, narodowym stadionem, który jest ikoną dzisiaj warszawskiego krajobrazu. W 2001 roku Saida ujęto. Jednak zbyt swoją karą nie odpokutował tego, co zrobił, ponieważ w więzieniu Warszawa-Mokotów w 2005 roku zmarł na skutek choroby wątroby, która bardzo szybko, można powiedzieć, no zdjęła go z powierzchni ziemi. Ludzie długo pamiętali to, co Said robił. Można powiedzieć, że Ormianie odtrąbili pewnego rodzaju sukces, że już nie muszą się bać handlować różnymi rzeczami, czy
czy po prostu mogli spać spokojnie, że nikt ich nie porwie, nikt ich nie podpali, nie zabije, ani nic z tych rzeczy. Więc legenda króla stadionu dziesięciolecia trwała długo. Jego kariera to w ogóle materiał na osobny odcinek tak naprawdę. Ale sprawiedliwość gdzieś tam, można powiedzieć, moralna go dotknęła. I tak jak widzicie, historia Jarmarku Europa barwna, kryminalna, ale już zakończona. I dzisiaj mamy Stadion Narodowy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za przybycie na ten materiał. Dziękuję już oczywiście tradycyjnie mojej ekipie niezawodnej, jaką jest Julia i Rafał, którzy pomagają mi realizować te odcinki dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, o możliwości wsparcia kanału, no i to, żebyście ciągle byli i mówili, jakie tematy chcielibyście jako następne. Napiszcie, co też myślicie o tej sprawie. Odcinek o Saidzie na pewno się pojawi, ale to w zupełnie innych okolicznościach i innym terminie. Mamy już plany na następne odcinki, więc bądźcie z nami i widzimy się na kolejnym miejscu zbrodni.